Cześć! W związku z tym, że poprzedni filmik, którym pokazywałam swoje rysunki, bardzo Wam przypadł do gustu, postanowiłam zupdate'ować to, co mam do tej pory, co udało mi się narysować. Tak więc myślę, że możemy zaczynać powoli. Tutaj są rysunki, które już widzieliście i dam Wam odnośnik do tego filmiku gdzieś w tej strony. Tak więc zaczynajmy. Jest to, jak widzicie, rysunek Pennywise'a. I jest to ostatni rysunek, który narysowałam w 2017 roku. I pamiętam, że na tym rysunku testowałam kredki Polychromos. Także jest to pierwszy rysunek wykonany właśnie tymi kredkami. Tutaj rysunek, z którego twierdzę, że mógł wyjść znacznie lepiej. Bo zdjęcie, z którego rysowałam, było naprawdę piękne, jednak nie wiem, czy źle sama wykadrowałam to zdjęcie, czy co było z nim nie tak, już do końca nie pamiętam. Ale na pewno rysowałam ptaszki, rysowałam kredkami Polychromos, a do tła dałam ostatnią szansę kredką Procolor od Derwent. No i niestety te już mają nowego właściciela. I to jest pierwszy rysunek, który wykonałam w 2018 roku. Ten rysunek wykonałam kredkami Prismacolor, 100% Prismacolor i jestem całkiem z niego zadowolona. Całkiem fajnie mi wyszedł. Ten rysunek możecie znowu zobaczyć przy testach kredek Procolor od Derwent. No i niestety nie jestem z niego bardzo niezadowolona, ponieważ spróbowałam go wykonać na innym papierze niż zazwyczaj wykonuję. Jest to papier ekologiczny, bardzo cienki, bo o ile się nie mylę 80-gramowy i dość szorstki, także jest to ciężki papier do rysowania, jednak doszukałam się opinii, że te kredki właśnie taki papier lubią. No ale niestety nie do końca mi to wyszło. Nie jestem z tego zadowolona, wiem, że mogę lepiej. Ok, tutaj mamy dwa wilki. I ten jest wykonany akwarelami i wykonałam go, o ile się nie mylę, około lutego zeszłego roku. I tutaj użyłam akwareli Ganza i Tambi i Karmański. A ten wilk został wykonany 100% kredkami Prismacolor. No i całkiem jestem z niego zadowolona. Lubię ten rysunek. Ten rysunek znowuż możecie zobaczyć na moim kanale. Rysowane kredkami Polychromos i tutaj robiłam sobie wyzwanie rysowania tylko i wyłącznie kolorem niebieskim i tutaj wyszukałam wszystkie kolory odcienie niebieskiego, które posiadam w moim zestawie Polychromosów i właśnie nimi zostały one, ten rysunek wykonany. Tutaj jest Harry Potter, zresztą chyba nie muszę Wam przedstawiać, myślę, że większość z Was zna te postacie. Całość rysunku mi się naprawdę bardzo podoba, oprócz ust Hermiony, które niestety jakoś uciekły mi i wygląda to tak, jakby, nie wiem, Hermiona była na coś chora, bynajmniej ja tak to widzę. Tutaj jest jeden z pierwszych zwierzaków, który narysowałam i naprawdę on zapoczątkował tak naprawdę rysowanie zwierzaków u mnie, ponieważ okazało się, że jest to wcale nie aż takie trudne, jak mi się wydawało i o wiele bardziej mi się to podoba, aniżeli się tego spodziewałam. Tego pana również nie muszę Wam przedstawiać i również jest speed drawing na moim kanale. Aha, to było rysowane do współpracy, która jest również na moim kanale, także możecie to zobaczyć. Piesek, kolejny piesek rysowany kredkami Polychromos, również jest speed drawing na kanale. I tutaj jest to pierwszy rysunek, który wykonałam markerami alkoholowymi. I tutaj było chyba 100% markerów Touch 5, tych chińskich markerów Touch 5. I nie, tego nie ma na kanale. Nie nagrywałam tego, ale jestem naprawdę z tego rysunku bardzo zadowolona, ponieważ tak naprawdę pierwszy raz trzymałam tak naprawdę markery alkoholowe w dłoni. No i uważam, że jak na pierwszy raz wyszło mi to naprawdę bardzo dobrze. Jestem z tego zadowolona. Kolejna papuga rysowana kredkami 100% Polychromos.
większość prac, które tutaj są rysowane właśnie tymi kredkami, ponieważ od momentu, jak je kupiłam, jestem totalnie zakochana w tych kredkach i to są jedne z najlepszych kredek, które w tym momencie posiadam. Może nie tyle najlepszych, tych, które najbardziej mi podpasowały. Także prac jest zdecydowanie, rysowanych prac z tymi kredkami jest zdecydowanie najwięcej. Rysunek tego tygrysa możecie zobaczyć, jego fragment w sumie speed drawingu możecie zobaczyć przy teście markerów Touch 5. Tutaj rysowałam ołówkami, są to ołówki od Kohinoora na 100%, ponieważ jeszcze innych wtedy nie miałam. Rzadko rysuję ołówkami, ale od czasu do czasu czuję potrzebę, żeby chwycić ołówki do ręki i coś narysować. Naprawdę jest to całkiem dziwne uczucie. Kolejny pieseł. Tutaj już wykonałam tło, na którym pamiętam, że sporo czasu spędziłam, żeby to wszystko ładnie rozblendować, żeby to wyglądało mile dla oka. Jeden z pierwszych samochodów, który udało mi się wykonać, jest wykonany on markerami. Są tu też chyba markery Touch 5, może ze dwa promarkery tutaj były. No i dołożyłam tutaj nieco białego żelopisu i trochę kredek. Ten rysunek był wykonany na jakiś konkurs, już nie pamiętam dokładnie jaki, ale pamiętam, że tematem przewodnim był Flaming. Także takim sposobem powstał Flaming. Kot, którego rysowałam, chciałam bardzo przetestować papier Paint On od Claire Fontaine. Jest to właśnie, zresztą widzicie, ta wersja brązowa tego papieru. I strasznie chciałam wypróbować właśnie, jak będą wybijać się kolory na tym papierze. Także sami widzicie tutaj też mój królik rysowany na tym papierze, ponieważ jest biały. I głównie dlatego wybrałam właśnie ten kolor papieru. No i ten rysunek. Ten rysunek Wam się bardzo spodobał. Na jednej z grup facebookowych, kiedy go dodałam, otrzymał on ponad 1700 lajków. Naprawdę jestem w szoku, że aż tak bardzo ten rysunek Wam przypadł do gustu. Nie mówię, że jest zły, absolutnie, bo mnie samej on się podoba, ale nie spodziewałam się, że otrzymam aż tak wielką aprobatę od Was. Tutaj są dwa rysunki rysowane na konkurs i obydwa są rysowane markerami i kredkami. I gdzieniegdzie widzę nieco białego żelopisu. Z tego rysunku jestem bardzo zadowolona. Naprawdę bardzo go lubię, bardzo mi on się podoba, sam efekt końcowy. Był on rysowany kredkami Polychromos. Gdzieniegdzie widzę jeszcze troszeczkę białego żelopisu. I nie wiem, jak bardzo to widać w kamerze, ale obydwa te rysunki są rysowane na papierze od Danny Rowney. O ile się nie mylę, tam później będziecie mogli zobaczyć różnicę w odcieniu tego papieru, porównanie. Jest on taki nieco żółtawy, przez co może nawet się wydawać, że jakby był taki lekko podstarzały, no ale nie jest, nie? Na pewno nie jest. I bardzo mi się podoba ogólnie efekt na tym papierze, ten odcień. Mimo tego, że wcale nie jest jakiś tam bardzo intensywny, daje fajny efekt. Tutaj muflon, którego też bardzo lubię. Sporo czasu nad nim spędziłam, żeby efekt był taki, jaki jest. I również jest rysowany kredkami Polychromos. Ten rysunek był rysowany tylko i wyłącznie markerami alkoholowymi i było to dla mnie niemałe wyzwanie, ponieważ jak już rysuję markerami, zawsze używam do tego kredek, żeby tu nieco przyciemnić może, tam nieco rozjaśnić, żeby w jakiś sposób wybić trochę ten kolor. A tutaj używam tylko i wyłącznie markerów, także co do samego efektu jestem naprawdę bardzo zadowolona, jak mi to wyszło, że mi to w ogóle wyszło. Tutaj był rysunek na konkurs od Faber-Castell. Ulubionej bajki. Jest to moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Podejrzewam, że wiele ludzi z mojego rocznika naprawdę było zakochanych w tej bajce. Tak samo i ja. I niesamowicie czekam na to, kiedy wyjdzie druga część. Druga część? W sumie nie, odnowiona część tak jakby tej bajki Króla Lwa, która będzie podobno chyba w tym roku. Już się nie mogę doczekać. Tutaj próbowałam się nauczyć, jak rysować białą sierść. Wcale nie jest aż takie trudne, jak mi się wydawało.
piesek, którego możecie również zobaczyć na moim kanale. Jest gdzieś speed drawing. O, tutaj coś schowane. Nie schowane do koszulki. Aha, rysunek rysowany tylko i wyłącznie prismakolorami. Nie do końca jestem zadowolona z efektu, jaki mi tu wyszedł. Tak miejscami po prostu, tak jakby te kredki wyszły mi niechlujnie po prostu. Uważam, że mogłam to zrobić znacznie lepiej, a mi nie wyszło. Podejrzewam, że z tego powodu właśnie, że rysowane to było kredkami prismakolor, a nie polichromos, ponieważ już tak się przyzwyczaiłam do rysowania kredkami polichromos, że ciężko jest mi rysować innymi kredkami niż te. A niestety prizmy są kredkami bardzo specyficznymi. Jest to Delta, może poznajecie. Jest speed drawing na moim kanale. O, i tutaj właśnie jest genialne porównanie tych papierów. Ten rysunek jest wykonany na papierze Dalej Rowney, a ten na papierze Happy Color. Myślę, że tutaj widać różnicę w kolorystyce tego papieru. I tutaj jest tak samo, też właśnie Dalej Rowney i Happy Color. No i dwa kociaki. Z tego jestem naprawdę niesamowicie zadowolona. Bardzo mi się podoba ten rysunek. I to już dochodzimy powoli do końca. Jeden z niewielu rysunków wykonanych ołówkami w tym segregatorze. No i tutaj jest test markerów, brush marker od Karin. Myślę, że za niedługo powinna się pojawić ich recenzja na kanale. No i w sumie ostatni rysunek, który wykonałam pastelami. Za dużo nie rysowałam pastelami w tym roku. Jest to jeden z niewielu w tym segregatorze. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I za jakiś czas myślę, że zupdate'uję kolejne rysunki, bo ich cały czas mi przybywa i przybywa i przybywa. Także myślę, że do zobaczenia w kolejnym filmie.